Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić bigos z kieszonej i świeżej kapusty. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy kapustę kiszona. Godziny ją ugotowałam, odcedziłam od soku i tak ona właśnie wygląda. Pieczarki, pastę pomidorową, dwie kiełbasy, cebula i kapusta świeża polówka. Na początek my będziemy smażyć cebulkę. Zaczynamy. Cebulkę ja kroję w takie paseczki. Możemy włączyć patelnię, żeby się grzała. Troszeczkę nalewamy oleju, nie za dużo. I kroimy cebulę dalej. Pokroimy, możemy cebulę wrzucać do smażenia. Cebula nam się smaży, następnie przygotujemy kiełbaskę. Ja zawsze robię kiełbaskę na pół i wtedy takie półksiężyce kroimy. I kroimy tak całą kiełbasę. Cebulkę dodać trzeba pieprzu i soli. Pomieszać i jeszcze 2-3 minuty posmażymy i będziemy dodawać kiełbasę. Kiełbasę mamy pokrojoną, stawiamy na bok i będziemy kroić pieczarki. Pieczarki też kroję na takie paseczki. I kroimy tak całe pieczarki. W 3 minutach możemy dodawać kiełbasy. Czas od czasu mieszamy. Teraz dodajemy do tego pokrojone pieczarki. Też dodać troszeczkę soli i smażyć około 5 minut. Wszystko nam się smaży, my w tej chwili przygotujemy młodą kapustę. I na takie drobne kawałeczki. Można robić samą świeżą kapustką. Ja lubię czasami zjeść z kapustą kiszoną. Jest po prostu taki idealny smak. I dlatego chcemy się podzielić, jak ja to robię. Przygotujemy sobie kapustkę tutaj. Jak nam się ładnie wszystko usmaży na patelni, wtedy będziemy dodawać kapustę. Po 5 minutach smażenia dodajemy pastę pomidorową. Ładnie wszystko wymieszać. Po 2 minutach możemy dawać kapustę. Na początek damy świeżą kapustę, a na koniec dodamy kiszoną. Ładnie się obsmażyło, dodajemy świeżą kapustę. I mieszamy. Na koniec dajemy kiszoną kapustę. Wszystko delikatnie wymieszać. Niesamowity zapach. Do tego można dodać zioła prowansalskie. Po 10 minutach dodajemy wszystkie przyprawy. Tu mam przyprawę do bigosu. Spróbujcie, czy nie trzeba posolić. Można dodać cukru, jak będzie za kwaśna. Pieprzu. I dobrze wymieszać. I bigos już jest przygotowany.
można jeść do obiadku, do grilla, na kolację. Jest niesamowicie pyszny. Próbujcie z przepisem Gotuj z Maszką.